piątek, 10 listopada o godzinie 18 w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 odbędzie się wernisaż wystawy Kolory Życia. Zobaczymy 70 dzieł autorstwa 9 znakomitych polskich malarzy XX i XXI wieku. I będą to Kiejstut Bereźnicki, artysta, który wypracował indywidualną, własną, trwałą formułę malarstwa. Henryk Cześnik, mistrz malarstwa i rysunku. Edward Dwórnik, prowokator i ironiczny komentator rzeczywistości. Jan Lebenstein, prawdziwa gwiazda kolekcji państwa Pileckich. Tadeusz Pfeiffer, artysta ekspresyjnie afirmujący w swojej sztuce miłość do ludzi i życia. Ewa Skaper, zajmująca się malarstwem tradycyjnym i asamblażem. Franciszek Starowiejski, plakacista, malarz, grafik, scenograf. Zbigniew Urbalewicz, zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, instalacją oraz fotografią. Jego pasją jest kaligrafia. I Andrzej Wróblewski, poszukujący własnej drogi artystycznej pomiędzy abstrakcją i figuracją. Wszystkie prace pochodzą z bogatej kolekcji sztuki Marii i Marka Pileckich, składającej się z malarstwa, grafiki, rzeźby i innych gatunków sztuk plastycznych, stale rozwijającej się od niemal 40 lat. Kuratorem wystawy jest Zbigniew Buski, a jej prezentacja w Suwalskim Ośrodku Kultury zorganizowana została we współpracy z agencją Zegart. Serdecznie zapraszamy.